Hej, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Zdecydowałam się nagrać znowu coś, co chyba bardzo lubicie, patrząc na to, ile dostaję zapytań o tą formę przekazu. A jest to kolejny study vlog, chyba czwarty z tego, co mi się wydaje. Także teraz znowu przez tydzień, codziennie będę się starała nagrywać tutaj jakieś update'y i pokazywać po prostu, jak się uczę. Jest niedziela, więc ja zaraz zbieram się do kościoła, ale rano sobie jeszcze zrobiłam kawkę i usiadłam do historii. Wczoraj robiłam na to układ warszawski, jak zawsze pewno karteczek są przylepne, tutaj powstanie RFN i NRD. Dzisiaj właśnie zrobiłam ZSRR i Polskę w latach komunizmu i zaczęłam stalinizm. Może jeszcze po południu usiądę do historii, zobaczymy, czy będę miała siłę. Właśnie wietrzę sobie pokój, żeby mieć czyste powietrze, powiedzmy, że czyste, bo mieszkam na Śląsku, ale takie świeże powietrze w pokoju. Wróciłam z kościoła jakiś czas temu i teraz stwierdziłam, że jeszcze włączę sobie Foresta na 15 minut z historii i postaram się porobić jakieś zadanie maturalne z XX wieku, a później na pewno usiądę sobie do polskiego, bo przerabiamy teraz w szkole barok, w sensie powtarzamy barok i mamy mieć chyba sprawdzian. Lista to dół, uwielbiam ten kolor, jest przepiękny. Mam też herbatkę zieloną i światłość, ciasto przepyszne. Otworzyłam sobie zbiór zadań na zadaniach z XX wieku i pewnie, o, zimna wojna właśnie, chciałam sobie porobić jakieś zadania z tego okresu. Update, włączyłam sobie Foresta na 15 minut i udało mi się zrobić, zobaczcie, 3 strony zadań właśnie z tą karykaturą, więc jest dobrze. Biorę sobie teraz repetytorium z Grega i otworzyłam sobie na baroku. Skończyłam, przeczytałam sobie o literaturze, architekturze, o tych wszystkich prądach, też o filozofii i o pamiętnikach i też sobie skorzystałam z opracowań pytaniowych też właśnie z Grega, żeby zobaczyć to jedno pytanie, co pozostało po tych zmianach. Ostatnio cały czas dostaję pytanie, jak korzystam z tych karteczek, więc tutaj jest fajny przykład, żeby to Wam pokazać. Zapisuję sobie jakieś takie najważniejsze daty i definicje, albo jakieś pojęcia i później jak powtarzam, to patrzę na taką karteczkę i staram się wyjaśnić sobie na przykład, co to jest sceptycyzm, manieryzm, daty sobie powtarzam, zapisuję jakieś takie kluczowe informacje, które później warto jest powtórzyć na szybko w trakcie powtórek. Usiądę jeszcze na chwilę do matematyki, więc biorę pewniaki maturalne i zrobię sobie kilka zadanek z funkcji kwadratowej. Czas na Forest upłynął, nastawiłam sobie 15 minut i zrobiłam kilka zadań. Stwierdziłam, że mogę Wam codziennie mówić, ile czasu poświęciłam na nauce danego dnia i dzisiaj było to według Foresta 1,5 godziny. Mogę Wam też zrobić mały update czytelniczy. Otóż zaczęłam czytać Żelazną Wdowę. Jestem na stronie 233 i naprawdę się wciągnęłam. Powiem szczerze, że 50 pierwszych stron dla mnie nie były dla mnie jakieś mega ciekawe, może w ten sposób, ale to całe wydanie i akcja później się tak rozkręciła, że teraz już mi się serio mega podoba. I wypożyczyłam też Czułego Narratora od Tokarczuk i tutaj przeczytałam chyba, no tyle, niezbyt dużo póki co, ale to jest taka książka bardziej do myślenia. No i mamy poniedziałek. Dzisiaj w ogóle u mnie jest strasznie zmienna pogoda. Rano padał śnieg, później świeciło słońce, a teraz znowu pada śnieg. Miałam dzisiaj mało godzin, bo nie poszłam na WF, więc wybrałam się z przyjaciółką do Kosty się pouczyć. Ogarnęłam sobie komunizm w Polsce. Także bardzo spoko i już dzisiaj chyba nic z historii nie planuję robić. Za to mam w planach matematykę i polski, więc już się za to zabieram. Druga kawa, bo w dzień taki jak dzisiaj to po prostu jedyny ratunek dla ciała i duszy. Zobaczyłam, że faktycznie robienie zadań coś mi daje i że można dzięki temu jednak dużo powtórzyć, więc sobie właśnie otworzyłam na ciągach, bo zaczęliśmy w szkole powtarzać ciągi do maturki. No i będę teraz sobie działać z tym repetytorium z Grega i z pewniakami maturalnymi od Corneli Tudy. Z ciągami w sumie nawet się lubię. Zrobiłam sobie taką 15-minutową przerwę i herbatkę zieloną
I siadam teraz na chwilę do polskiego, bo mam jutro sprawdzian powtórkowy z renesansu i baroku, więc pewnie sobie jeszcze przejrzę coś takiego problemowego na temat tych epok światopoglądowego i chcę sobie przypomnieć Skąpca, streszczenie. Powtórzyłam sobie jeszcze przy okazji treść Hamleta. W ogóle bardzo lubię tą lekturę. Zrobiłam dzisiaj w sumie dość sporo i wszystko, co chciałam, więc jestem z siebie zadowolona. I Forrest mówi, że spędziłam dzisiaj na nauce godzinę 45 minut. Mamy wtorek, ja wróciłam ze szkoły już jakiś czas temu. Doszłam już do Gierka, także jest całkiem git. Jedyne co, to jakoś tak widzę przy powtórkach, że strasznie mi się wszystko miesza. Te wszystkie strajki, zmiany władzy, więc na pewno będę musiała jeszcze usiąść i się tym zająć tak głębiej. Usiadłam do zadania z angielskiego i jakoś je zrobiłam. Słuchajcie, miałam 17 stron. Wprawdzie były to takie zadania typu ABCD i w ogóle takie bardziej maturalne, ale still dużo. Wczoraj zaczęliśmy na polskim mówić o eseju i mamy przeczytać sobie temat z podręcznika o tym, więc właśnie to teraz zrobię. Przeczytałam sobie fragmenty z podręcznika i przy okazji zobaczyłam, że nie mam jeszcze w kursie odhaczonej lekcji z profesorem Andrew w Warszawie. Także sobie przypomniałam tą treść i w ogóle to pytanie jest takie ciekawe bardzo i podoba mi się ta układka bardzo, chociaż ona nawiązuje do tego drugiego opowiadania, które tu jest, czyli do wyspy. No i mamy kolejny dzień, czyli czwartek i swoją drogą Dzień Kobiet. Dzisiaj miałam w szkole 8 godzin i nie czuję się jakoś super, ale jednak spróbuję coś zrobić. Jest kawka i vademecum oraz kurs od doktora Andrzeja. Właśnie włączyłam sobie filmik o przemianach gospodarczych i społecznych właśnie w tych latach. Swoją drogą zaczęłam korzystać z tego jakby zbioru takiego informacji z historii tuż przed maturą z nowej ery. I powiem wam szczerze, że jest to fajna opcja powtórki sobie. Jedyne co mi się nie podoba jakoś tak, to że tu jest jeden kolor. Bo myślałam, że to jest kompatybilne z tym vademecum. Tutaj działy, a właściwie epoki mają różne kolory. Jestem wzrokowcem po prostu i te kolory mi jakoś tak ułatwiają selekcję informacji z danych epok. Ogólnie bardzo spoko, to są takie, wiecie, już najważniejsze informacje w pigułce, więc na pewno będę z tego dużo korzystać. Wczoraj ostatecznie nie zrobiłam nic oprócz historii, bo ogólnie źle się czułam, więc stwierdziłam, że bez sensu tak na siłę. A teraz już mamy czwartek, jest właśnie godzina 13, ja już jestem w domu wyjątkowo, znaczy nie wyjątkowo, bo zawsze w czwartek mamy dwie lekcje. Co nie zmienia faktu, że jestem już w domu i że zrobiłam sobie kawę. Więc robię dalej materiał, powtórka Gierka i zacznę sobie Polskę w latach 80-89. Ostatecznie korzystałam sobie z podręcznika, przerobiłam tyle i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie mi się uczy w ogóle z nowej ery. Zakładka z Poznania. Przed chwilą mama wróciła z pracy, więc jadłam sobie obiad, w międzyczasie jeszcze poczytałam trochę książki, a teraz siadam do matematyki. Powiem wam, że ostatnio naprawdę moją motywacją jest fakt, że kończę matematykę za 2 miesiące na zawsze. Jakoś tak z tą myślą jest mi tak dobrze, że aż mam motywację, żeby ją robić. Może przypadkiem jeszcze się polubimy na koniec naszej wspólnej przygody. Wszystko jest, słuchajcie, możliwe. Dalej sobie robię te ciągi tak na spokojnie. Update, ja skończyłam matematykę, właśnie nastawiłam sobie 25 minut na Foreście i zrobiłam kilka zadań z Grega. Znaczy ogólnie one są tutaj porozwiązywane, ale jak zawsze używam metody karteczkowej. Musimy wymyślić jakąś nazwę na to. I sobie próbuję sama na tych karteczkach rozwiązać, a jak nie wiem, to zaglądam sobie do rozwiązania. I z pewniaków maturalnych też zrobiłam sobie kilka. Stwierdziłam, że wydrukuję sobie pytania jawne, tą listę zaktualizowaną. O co ci chodzi, Chrome? Jakby dosłownie nie wiem. To jest jego reakcja na tak późną zmianę czytaniowej. Myślałam, czy by nie zacząć sobie dzisiaj oświecenia, więc pewnie zaraz sobie po prostu poczytam, żeby przypomnieć sobie problematykę i światopogląd. Mam już wydrukowany ładny kolor, ten fioletowy. Przerobiłam sobie pytania jawne z tej strony i zaczęłam czytać o oświeceniu. Hello, już piątek. Dzisiaj w ogóle była u mnie bardzo ładna pogoda, więc szokujące bardzo. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczona po tym tygodniu, ale stwierdziłam, że
dzień bez historii, dniem straconym. A tak serio, to w sumie ostatnio jakoś tak mam nawet motywację, żeby się tego uczyć, więc możemy... Oh no. Ktoś kiedyś napisał mi na Instagramie, że kawa tak blisko tych książek to zły pomysł. Może faktycznie? Powtórzę sobie ten temat i chyba zacznę już stan wojenny. Dzisiaj ostatecznie zrobiłam tylko tą historię, ale nie czuję się z tym źle, bo jest piątek. Za to zrobiłam na Instagramie live'a takiego dość spontanicznego, więc fajnie spędziłam wieczór. Właśnie skończyłam korepetycję, robiłam sobie z panią arkusz. Idzie mi generalnie z tej matematyki coraz lepiej, w sensie rozumiem coraz więcej i coraz więcej jestem w stanie jakoś tak sama zrobić, bo wcześniej nawet nie potrafiłam za bardzo zacząć tych zadań, a teraz te maturalne idą mi coraz lepiej. Wczoraj było tak pięknie i ciepło, że spędziłam dosłownie całe popołudnie na zewnątrz, a dzisiaj pada śnieg. Teraz usiądę sobie do polskiego, mam w planach przerobić sobie kilka pytań jawnych. Także nastawiam sobie forest na pół godziny i lecimy. Powiem wam, że w sumie jakoś tak nie przepadam za oświeceniem i że to nie jest dla mnie jakaś mega ciekawa epoka. Po całym tygodniu nauki już jakoś nie jestem w stanie wysiedzieć przy tym biurku, więc tak wygląda moje obecne miejsce pracy. Siadam sobie właśnie do polskiego i dalej będę robić oświecenie. Dzisiaj już typowo o oświeceniowej literaturze i o Krasickim. Tutaj są chyba tylko bajki, więc biorę sobie opracowania. I tutaj Karpińskiego sobie zrobię, satyry Krasickiego i Monachomachię, o ile tak jest Monachomachia. Skończyłam polski, przerobiłam sobie też kilka pytań jawnych. Siadam na chwilę do ciągów i to będzie już ostatnia rzecz, którą zamierzam dzisiaj robić. Skończyłam matematykę, tydzień minął, więc chciałabym wam serdecznie podziękować za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał i że wniósł coś pozytywnego do waszego życia. Dziękuję wam przeogromnie za oglądanie i za to, że jesteście. Trzymajcie się i do usłyszenia.